Witam Was serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj powiemy sobie parę słów na temat nowej wersji firmware'u do Mavica Air, a mianowicie V0100-0500. To jest wersja firmware'u dla samego drona, a także V0100-0200 dla remote kontrolera, czyli dla aparatury. Te dwie aktualizacje przynoszą niesamowity postęp, jeżeli chodzi o eksploatację Mavica Air, i na pewno to odczuliście już, a te osoby, które jeszcze nie w pełni odczuły, będą mogły skorzystać z tego, co zamierzam powiedzieć właśnie w tym filmie. Jeżeli chodzi o tę aktualizację, to na pewno największa poprawa funkcjonalności samego kontrolera, samej aparatury do Mavica Air to jest to, że możemy ustawiać sobie ekspozycję lub też shutter speed, czyli migawkę. Możemy to zrobić na dwa sposoby, czyli przy włączonym trybie automatycznym regulujemy sobie ekspozycję EV, a jeżeli chodzi o tryb manualny, możemy regulować shutter speed, czyli migawkę. Robimy to w ten sposób, że przyciskamy ten przycisk funkcyjny i wykorzystujemy kółko, to które nam sterowało położeniem, wychyleniem gimbala do tej pory. Fantastyczna funkcjonalność, może nie jest to tak wygodne jak w Mavicu Pro, ale mamy taką możliwość i możemy sami ręcznie decydować o tym, jaka ekspozycja jest dla nas najlepsza. Do tej pory jedyna funkcjonalność taka jak w Sparku była, czyli możliwość zablokowania ekspozycji, to było też dobre, ale wtedy robiliśmy to na wyczucie, czyli kierując obiektyw na dany obiekt, który chcielibyśmy wyeksponować, blokowaliśmy sobie też na przykład przez klawisz funkcyjny ekspozycję. To jest ta różnica, że teraz można wszystko płynnie i ręcznie zasterować. Druga świetna nowość to jest to, że poprawiono funkcjonowanie Active Track dla tego drona i były takie przypadki, ja miałem raz z córką takie zdarzenie, że dron prawie wleciał na moją córkę, minął ją trochę górą, ale miałem też tak, że biegłem w stronę drona i w pewnym momencie on się zatrzymał. Miałem dwa takie niezbyt intuicyjne zachowania w trybie Active Track. Słyszałem o tym, że kilka osób miało, czy wiele osób doświadczyło to, że w tym trybie Active Track właśnie w momencie, kiedy zaczynał gubić, on próbuje też estymować. On ma tą nową funkcjonalność VAIO, która umożliwia estymację ruchu, czyli jeżeli zaczyna tracić, gubić z pola zasięgu nasz obiekt, to on estymuje położenie po minięciu przeszkody, po minięciu tej właśnie przeszkody przez obiekt śledzony. Trzecia funkcjonalność, którą usprawniono w Mavicu Air, to jest poprawa wyświetlania godziny robienia zdjęcia. Ja też wielokrotnie doświadczyłem to, że moje materiały mają zupełnie inną datę i inną godzinę i mogę się tylko domyślać, kiedy to było zrobione. I ta aktualizacja firmware'u właśnie przynosi taką poprawę co do zdjęć. Następna sprawa dotycząca return to home. Podczas wykonywania tego manewru zdarzały się takie przypadki, że jeżeli Mavic wyczuwał przeszkody z przodu i z tyłu, to kontynuował mimo wszystko lot do tyłu. Ja zaznałem raz takiej sytuacji i jak widzicie ten las za mną, to właśnie Mavic wylądował na gałęziach. Słynny film, 50-70 metrów za mną wylądował i to wystarczyło, żeby na tych dużych drzewach zawisł. Znalazłem go dopiero po 2 tygodniach. Także z manewrem RTH Return to Home było trochę zachodu. Mój kolega Mateusz, on latał w Krakowie i całkowicie rozbił Mavica Air podczas Return to Home. On też ma tą nową funkcjonalność i tutaj mamy to, że podczas Return Home on wraca po tej ścieżce, stara się odtworzyć tą ścieżkę, którą wykonał podczas pierwotnego lotu, także z tym może być trochę różnie, ale mam nadzieję, że aktualizacja przyniesie rezultaty. Ja dzisiaj próbowałem 2 razy robić RTH i wyglądało to całkiem dobrze. 2 kolejne punkty, których DJI deklaruje poprawę, to między innymi jest to, że zbyt często wyświetlały się alarmy, jeżeli chodzi o napięcie w samych silnikach, i to rozwiązano tą aktualizacją firmware'u. A druga rzecz to jest zakłócenie, jeżeli chodzi o możliwość lądowania. Też DJI deklaruje tutaj to, że zdarzały się takie sytuacje i że je rozwiązano, że nie można było wylądować pomimo tego, że drążek lewy wędrował i tkwił na dole. Trzymaliśmy go na dole.
Okej, to są te główne punkty, jeżeli chodzi o aktualizację firmware'u Mavica Air. Aktualizację z 30 września 2018 roku. Okej, słuchajcie, podczas aktualizacji trzeba pamiętać o paru rzeczach, a mianowicie apka, którą macie w telefonie, powinna być co najmniej w wersji 4.3.0, to jest podstawa, lub wyższej. Po aktualizacji trzeba zrestartować zarówno drona, jak i aparaturę. I pamiętajcie o tym, że firmware update, czyli aktualizacja, ona zmienia ustawienia do ustawień fabrycznych. Zarówno main controller settings, takich jak na przykład RTH altitude albo dystans maksymalny dopuszczalny, do wartości fabrycznych. I także zmienia ustawienia kamery. Jeżeli byście mieli kłopoty z aktualizacją, trzeba zrestartować zarówno aircraft, jak i kontroler, czyli zarówno drona, jak i kontroler, i próbować ponownie. Można też zrobić to z pozycji albo aplikacji, albo z pozycji DJI Assistant 2. Mam nadzieję, że nam wszystkim przysłuży się ta aktualizacja i że użytkownicy docenią tą nową funkcjonalność, czego Wam serdecznie życzę. Słuchajcie, mamy przepiękną jesienną pogodę i chciałem Was trochę zmotywować do tego, żeby wyjść z domu i nakręcić swój film długości od 1 do 2 minut mniej więcej, żeby składał się on z różnorakich ujęć, z różnych wysokości, z różnych prędkości, z różnych najazdów, żeby zrobić montaż dwuminutowy mniej więcej i żeby połączyć go też z ujęciami, czy z lustrzanki, czy z ujęciami z telefonu komórkowego. Ja taki film swój umieściłem Last Day of Summer w poprzednim właśnie epizodzie, macie szansę go zobaczyć. Myślę, że wiele osób skorzysta i proszę w komentarzach o linki do takiego filmu. Do końca października będą analizowane Wasze filmy i jury wybierze 5 najlepszych filmów i rozdamy gadżety. Mam kilka fajnych gadżetów i chętnie rozdam wśród uczestników tego quizu. Także zachęcam jeszcze raz serdecznie do udziału w quizie jesiennym i dzięki serdeczne za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. We'll be right back.